Twoje medale zgłosiła się drużyna, która zajęła szóste miejsce, a szóste miejsce to Górnik Wieliczka. Poprosimy o wielkie brawa. Bardzo dziękujemy. Szóste miejsce w Lidze Europy, zespół Górnik Wieliczka. Poprosimy jeszcze raz o wielkie brawa. I poprosimy od razu zespół, który zajął piąte miejsce, a piąte miejsce zajął zespół MKS Triumf Alvernia. I również poprosimy o gorące brawa. Jeszcze raz gratulujemy, serdecznie dziękujemy za udział w drużynie MKS Triumf Alvernia i poprosimy zespół, który zajął czwarte miejsce. Czwarte miejsce to zespół FC Bursztyn. Wielkie brawa! Dziękujemy. Czwarte miejsce w Lidze Europy zespół FC Bursztyn. Chciałem prosić o gorące brawa, ale już w sumie one nastąpiły. Niemniej zanim przejdziemy do nagród grupowych, chcielibyśmy jeszcze wręczyć nagrody indywidualne dla najlepszego zawodnika, strzelca oraz bramkarza w roczniku 2009, zaczynając od najlepszego zawodnika MVP Ligi Europy. Zostaje zawodnik FC Bursztyn, Witalij Romaniw. Wielkie brawa! Poprosimy teraz na środek najlepszego bramkarza, który nie stracił w Lidze Europy ani jednej bramki. Zawodnik Orawy Jabłonka, Bartosz Szczerba. Wielkie brawa! Natomiast król strzelców został wyłoniony w ostatnim spotkaniu i jest to kolega Bartka, Krystian Gabryś, zespołu Orawa Jabłonka. Mamy jeszcze rozdaną najlepszą trójkę, która wyróżniała się podczas Ligi Europy. W związku z czym teraz już byśmy wręczyli nagrody dla pierwszych trzech najlepszych zespołów. Najniższe miejsce na podium to zespół Żak San Cruz Biczno. Wielkie brawa! Najlepszy doping w Lidze Europy również. Serdecznie dziękujemy. Trzecie miejsce, Żak San Cruz Biczno.
A my już poprosimy na środek drugą najlepszą drużynę z Ligi Europy, czyli zespół FC Brody, zespół z Ukrainy. Wielkie brawa! Serdecznie gratulujemy. Drugie miejsce w Lidze Europy, zespół FC Brody. Natomiast zwycięzcą mógł być tylko jeden i w roczniku 2009 w Lidze Europy jest nim zespół Orawa Jabłonka. Wielkie brawa! Poza medalami, poza pucharem i poza nagrodami indywidualnymi. Orawa Jabłonka otrzymuje jeszcze voucher na 400 zł na odzież sublimowaną od firmy MC Projekt. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy nie tylko Orawie Jabłonka, ale dziękujemy wszystkim zawodnikom, dziękujemy wszystkim drużynom. Mamy nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym roku.